Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu. Tematy, które widzimy na ekranie. Nasdaq w impulsie. Stop loss na 11.871. Dokąd powinien dojść Nasdaq, skoro CAC atakuje ATH? I jak widzimy, DAX także ma w planie atak na 16 tysięcy. I Dow Jones to potwierdza, będąc nad wstęgą. Uwaga, stop loss na 33.090. To Nasdaq przy cenie 12.100 powinien dojść do 12.600. Oczywiście, jak informacje z Fed będą odebrane jako złe, to nic z tego nie będzie. To w zasadzie jedyne ryzyko tej transakcji. Duża zmienność po informacji, bo nie ma jak ustawić bliskiego stop lossa. Koniec miesiąca i WIG20 oficjalnie podnosi stop loss dla pozycji długiej na 1786 wstawione do systemu. Także banki. Oficjalna długa ze stop loss na 6253. Ostatni taki sygnał dał 100% zysku w potencjale. Gaming na sygnale kupna. Stop loss 15890. Na kolejną półkę wskoczył DNP. Wsparcie 358. Allegro. Pierwszy raz w historii nad czerwoną wstęgą. Stop loss 26,81. Ze stop lossem na poziomie 34 do gry wszedł Alior. Wzrost zainteresowania MPY. Obroty i informacje fundamentalne. Inwestorzy pytają, co dalej. Sygnał kupna powyżej 1,30 ze stop loss 1,13. Nowe szczyty na PCX. Najbliższy target to 5, kolejny 8. Stop loss na 3,35, a sygnał kupna na czerwoną wstęgę wszedł po 2,68. I na zakończenie motto dnia. Każdy popełnia na giełdzie błędy. Sztuką jest się do nich przyznać i je poprawić. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.